się Tomasz Stanowski, 21 Robert. Na ławkach rezerwowych zasiadają dzisiaj podróżni gospodarze numer 12 Adrian Jędraszczak, 18 Krzysztof Bartwiński, 22 Tomasz Brzozowski, 19 Marcin Malinowski, 15 Łukasz Tercjak, 20 to Marcin Kraska. Powinna być. No i...
Yeah.
Czarny, no! Prowadzący dzisiejsze spotkanie, Peter. Kapelusza! Pan Wojciech Pawłowicz. Dziękuję za prawo do drużyny Bobu, Ernest Koman, pan 13. Cztery wybory klasy. Koniec meczu. Cztery wybory klasy z podróżą. Dziękujemy. Odkładam się, że go będą wystawiać. Gratulujemy. Ale czy to Ciarek, to jest obrażenie? Drukarze. No, panie trenerze, gratuluję wygranego meczu z no, silną drużyną, jaką jest Dąb, ale no, znowu ten pierwszy gol musicie najpierw stracić, zanim zaczniecie zdobywać swoje. No tak, no niestety tak można już powiedzieć tradycja, aczkolwiek ustaliliśmy sobie już w pierwszej połowie w szatni, zabezpieczyliśmy bardziej środek pomocy, wystawiliśmy dwóch defensywnych pomocników po to, żeby właśnie takie sytuacje się nie zdarzały. No, niestety się zdarzyło w postaci rzutu karnego. To myślę, że brak można powiedzieć myślenia na boisku spowodował to, że zespół Dąbrowy stworzył sobie tą sytuację, w której strzelił karnego. A poza tym tak naprawdę to był fajny, myślę, że fajny był mecz, był typowo piłkarski mecz, bo przyjechał zespół, który nie muruje się, który chce grać piłkę, gra do przodu. Pogoda dopisała, typowo piłkarska, ślisko, fajna murawka, tylko i wyłącznie grać. I było widać, że chłopaki dobrze się czują w tym elemencie, jak piłka dostaje po ślizgu, fajne akcje kombinacyjne, bardzo duże zaangażowanie, co bardzo szacunek dla chłopaków za to, że zostawili tyle zdrowia. Można powiedzieć, no, myślę, że zasłużone zwycięstwo, bo stworzyliśmy sobie więcej sytuacji, byliśmy, myślę, że zdominowaliśmy w większości meczu na boisku i dzięki temu wygraliśmy. Tomek Staniurski zagrał w pełnym wymiarze mecz, chyba dał no, swojego doświadczenia na pewno, bo dało dużo jakości więcej w linii obrony, ale on też bardzo ofensywnie gra na tym skrzydle, prawda? Jak najbardziej, już tak naprawdę w pucharze, jaki graliśmy z Włókniarzem, porozmawiałem z Tomkiem wcześniej, czy jak się czuje, czy wytrzyma na boku obrony. Trochę borykał się wcześniej z lekkimi urazami i to było spowodowane tym, że nie mógł grać wcześniej. A powiedział, że da rady. Ja szanuję jego zdrowie, jego szanuję jako zawodnika i było widać, że dał z siebie maksimum, co pociągnęło zespół do zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.